wystąpi w roli tłumacza. Panie trenerze, bardzo proszę o cenę spotkania. Ja, natürlich freuen wir uns riesig über den Sieg. Oczywiście cieszymy się bardzo ze zwycięstwa. Es war ein hartes Stück Arbeit. Była to naprawdę ciężka praca. Und alles, was wir erwartet haben, ist auch so eingetroffen. I właściwie to, co oczekiwaliśmy, zaistniało. Ich habe unter der Woche gewarnt, dass es ein schweres Spiel sein wird. W ciągu tygodnia jeszcze ostrzegałem, że to będzie naprawdę bardzo trudny mecz dla nas. Ich habe in der Halbzeit gewarnt, dass eine 2-0-Führung eine gefährliche Führung sein kann. Również ostrzegałem chłopców podczas przerwy, że prowadzenie 2-0 jest to właściwie niebezpieczne prowadzenie, bo można sobie zlekceważyć przeciwnika później. Wenn man nicht nachliegt, wir haben dann glücklicherweise und verdienterweise dann auch das 3-0 erzielt. No, gdybyśmy nie dołożyli jeszcze jednej bramki na 3-0, co nam się udało na szczęście. Und dann gab es aus meiner Sicht einen kleinen Bruch in unserem Spiel. To różnie by było, a później przyszło lekkie załamanie podczas ramach naszej gry. Wir haben den Gegner stark gemacht. Przeciwnik nagle wzmocnił się, właściwie my też do tego się przyczyniliśmy. Und ins Spiel wiedergebracht. I znowu wrócił do gry przeciwnik. Ja, es hätte auch heute schief gehen können. No, mogło to się różnie skończyć dla nas. Das bringt der Fußball mit sich, wenn man, wenn man viele Chancen hat und nicht die Tore erzielt. Wenn man ein bisschen nachlässt, wenn man ein bisschen weniger investiert, dann kann das passieren, was passiert ist. Tak jest właśnie w piłce nożnej. Jak nie dołoży się więcej bramek, jak trochę spadnie koncentracja, no to wtedy różnie się może wydarzyć. Aber alles in allem natürlich Glückwunsch an mein Team. Ale gratuluję mojemu zespołowi zwycięstwa. Ich weiß, dass Wisła jetzt, dass die Mannschaft jetzt sehr enttäuscht ist. Wiem, że Wisła jest teraz rozczarowana. Aber sie hat einen großartigen Fight gezeigt. Naprawdę pokazali ducha walki i walczyli bardzo mocno chłopcy z Wisły. Die Zuschauer waren heute auf jeden Fall der 12. Mann. Trzeba powiedzieć, że cała widownia Wisły to była 12. zawodnikiem. Alles in allem hat uns das sehr viel Spaß gemacht. Würde ich mir wünschen, dass in jedem Stadion so viele Zuschauer kommen und so gute Stimmung. Naprawdę atmosfera była znakomita i przypomniała nas radością. Właściwie życzyłbym sobie, żeby w każdym meczu Ekstraklasy było tylu widzów na trybunach i aby tak reagowali spontanicznie jak w Krakowie. Ja, für Wisla alles Gute für die weiteren Spiele. Życzę Wiśle wszystkiego najlepszego w następnych meczach. Und wir werden uns jetzt etwas ausruhen, ein paar Tage ja, regenerieren und dann auf das nächste schwere Spiel entsprechend vorbereiten. Teraz odpoczniemy kilka dni, parę dni, trochę odpuścimy nasz zasięg treningowy i później będziemy się przygotowywać do następnego ciężkiego meczu. Wir erwarten, dass es auch ein volles Stadion sein wird und ja, wir freuen uns auf dieses Spiel riesig. Oczekujemy, że również będzie pełny stadion podczas następnego spotkania i już dzisiaj już cieszymy się na następny mecz. Jednak. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania do trenera? Michał Trawa. Dzień dobry. Chciałbym spytać o sytuację ze zmianą, kiedy wszedł Spas Delew. To bardzo długo trwało, było tam jakieś zamieszanie przy ławce. Jakby trener mógł powiedzieć, o co chodziło. Idee, aber wir haben schon zur Hälfte der zweiten Halbzeit von Malec Zeichen bekommen, dass er nicht ganz 100% fit ist. Mieliśmy trochę inny pomysł. Już właściwie w połowie meczu otrzymaliśmy od gracza o nazwisku Malec informację, że nie do końca czuje się dobrze. Walukiewicz war auch dann angeschlagen. Walukiewicz też był tutaj dość już mocno poobijany. Bekanntlich laufen die Außenspieler immer mehr und machen viele, viele weite Wege. Wiadomo, że skrzydłowi muszą więcej biegać i bardziej się męczą, łatwiej o kontuzję.
Ja, und wir wollten dann einen frischen Spieler bringen, das haben wir auch dann getan. Chcieliśmy wprowadzić świeżego do gracza do gry, do meczu i tak właśnie uczyniliśmy około 80 minuty. Und in dieser ganzen Phase erzielt dann der Gegner das 3-1, dann das 3-2 und wie gesagt, das war sehr, sehr spannend und sehr emotional für alle Beteiligten. W tym okresie akurat nasz przeciwnik strzelił na początku na 1-3, a później na 2-3. Mecz nagle zrobił się bardzo emocjonujący dla wszystkich stron, w nim uczestniczących. Gratuluję, panie trenerze. Chciałem zapytać o Kamila Drygasa, bo on jest taką centralną postacią dla pana zespołu. I chciałem zapytać, czy według pana on już jest w takiej topowej formie, czy rozwój tego zawodnika może go jeszcze zawieźć gdzieś jeszcze wyżej? Er ist in diese Spielführerrolle reingewachsen. Trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze wczuł się w swoją rolę. Ist eine überragende Persönlichkeit, ein toller Fußballer und es freut mich sehr, dass er konstant seine Leistung bringt. Jest osobą bardzo naprawdę wybitną i tak samo cieszę się również tak samo, że ustabilizował swoją formę. Mają Państwo jeszcze pytania od trenera? W takim razie bardzo dziękujemy.